Dla duszy pragnącej dojść do doskonałości nie ma lepszego przedmiotu do rozmyślania nad mękę Chrystusa. Jeśli pilnie się przypatrujesz męce Zbawiciela i starasz się wniknąć jak najgłębiej w otwarty bok Jego, rychło trafisz do serca Jego. Ktokolwiek pragnie znaleźć łaskę czy w smutku, czy w weselu, niechaj z krzyża mego oczu nie spuszcza. Kto szczerze oddaje się rozważaniu męki mojej i śmierci, ten jest prawdziwie dzieckiem moim. Inni są tylko z imienia. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje Rozmyślania nad męką Pana Jezusa. Treści zaczerpnęliśmy z dzieła ojca Klemensa o miłości ukrzyżowanego Zbawiciela. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielbię, o Panie, Twój nieskończony majestat i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Pan Jezus w Ogrójcu. W jaki sposób i nasze smutki mogą być święte? Strapienie i smutek uważamy zwykle za rzecz niedobrą. Nie każdy jednak smutek jest złem. Smutek wedle Boga, czyli zmierzający do dobra najwyższego, do pożytku bliźnich, do zbawienia duszy, jeśli właściwej miary nie przekracza, nie jest złem, ale przeciwnie, dobrem. Takim dobrym i świętym smutkiem był, jak widzieliśmy, smutek Pana Jezusa. Zobaczmy, choć w głównych zarysach, w jaki sposób dusza wierna, dobrze i święcie na podobieństwo Zbawiciela smucić się może i powinna. Kiedy smutek jest dobry, a kiedy jest zły? Na te pytania tak odpowiada nam święty Bonaventura. Na to jest dany smutek człowiekowi, aby się smucił nad grzechami swoimi i bliźnich swoich, aby bolał nad tym, że jeszcze jest daleko od prawdziwej ojczyzny, aby się bał kar piekielnych, aby cierpiał nad własną niedoskonałością, żeby współczuł z innymi w ich cierpieniach. Taki smutek pożyteczny jest, bo powściąga naszą lekkomyślność, próżne uciechy, osłabiające siłę ducha. Lecz jak pożyteczny jest smutek dobry Bogu i przyjemny, tak szkodliwy, skoro się w smutek światowy przemieni. Taki smutek wedle świata prowadzi do śmierci ducha i wtrąca człowieka w rozpacz, w zwątpienie i w nierozumne przygnębienie. Smutek przyrodzony, jakiego człowiek doznaje przy śmierci rodziców, przyjaciół, dobroczyńców i bliskich lub w podobnych nieszczęściach, nie jest przeciwny Bogu i woli Bożej. Lecz żeby w tych granicach pozostał, powinniśmy ten smutek miarkować, uciekając się do modlitwy, do czytania pobożnego, do pracy pożytecznej, do najświętszej ofiary i sakramentów świętych, do przyczyny Matki Bożej, najpewniejszej strapionych pocieszycielki. Kto tak czyni, tego żadna boleść nie złamie, bo wiara, nadzieja i miłość poświęci ją i osłodzi.
Lecz kto w ślepym przywiązaniu do rzeczy ziemskich poddaje się bez oporu bólowi zmysłowemu, ten popada w smutek wedle świata, który nie tylko nie przynosi żadnego pożytku, ale owszem, wielką szkodę duszy wyrządza. Dlatego upomina nas mędrzec pański. Odpędzaj frasunek daleko od siebie, bo wiele ludzi smutek pobił, a nie masz w nim pożytku. To samo mówi nam święty Paweł. Smutek, który jest wedle Boga, pokutę ku zbawieniu nieodmienną sprawuje. Lecz smutek świecki śmierć sprawuje. Czuwaj więc, abyś nigdy temu smutkowi świeckiemu nie dał przystępu do siebie. Smutek jest święty i Bogu przyjemny przede wszystkim wtedy, gdy za grzechy swoje żałujesz i z całego serca je opłakujesz. Kto często i ciężko dobroć i miłosierdzie Boga obraził, ten ma aż nadto powodów do smucenia się nad złością i niewdzięcznością swoją. Taki smutek jest prawdziwie święty i zbawienny. Serca skruszonego i upokorzonego, Boże, nie wzgardzisz. Święty Jan Złotousty wykazuje na przykładzie, że smutek czysto naturalny i świecki na nic nie jest przydatny, a tylko smutek serca skruszonego i za grzechy żałującego zbawienie duszy sprawuje. Opłakuj, mówi, grzechy swoje, żebyś je łzami swymi zgładził. Jedynie pożyteczny smutek to smutek za grzechy, bo je gładzi. Przejdź inne nieszczęścia, jakie cię spotkać mogą w tym życiu i powiedz sam, na co tu smutek się przyda. Ten poniósł stratę na majętności swojej i smuci się z tego, ale smutek straty mu nie wróci. Drugi stracił syna i nad nim boleje, ale boleść syna mu z grobu nie wskrzesi ani sercu jego nie ulży. Innego pobito i znieważono i tym się gryzie, ale ta zgryzota z niewagi nie usunie. Inny jeszcze za nie mógł i w ciężką popadł chorobę. Martwi się tym i narzeka, ale narzekanie nie uzdrowiło go. Owszem, raczej chorobę pogorszyło. Wszak prawda, że na wszystkie takie przygody smutek nic nie pomoże. Lecz oto ów zgrzeszył i zasmucił się z tego prawdziwą skruchą. Tym samym grzech swój zgładził i uwolnił się od występku swego. Niektórzy prawdziwie smucą się i żałują za grzechy, nie tyle jednak dlatego, że Boga obrazili, ile że bólu skruchy nie czują. Na to święty Tomasz takim daje uspokojenie i pociechę. Skrucha zawiera w sobie dwojaki żal. Pierwszym jest obrzydzenie grzechu popełnionego, drugim żywe uczucie bólu. Uczucie to nieraz bywa słabe, ale nic to nie ujmuje doskonałości skruchy, bo naprzód nie należy ono do samej natury skruchy doskonałej, ale jest raczej przypadkowym tylko jej objawem. A powtóre, nie w naszej jest mocy wzbudzać w sobie takie uczucie bólu. Choćby więc żal w uczuciu był najsłabszy, gładzi jednak wszelką winę grzechu, jeśli posiada warunki do skruchy doskonałej potrzebne. To sobie powinny zapamiętać dusze bojaźliwe. Ale są i tacy, i to nieraz dusze bardzo pobożne, którzy w nadmiernej bojaźni surowych sądów Bożych najlepszym nawet aktem skruchy uspokoić się nie mogą, ale ciągłym niepokojem życie sobie zatruwają. Chodzą smutni i przybici, wyobrażają sobie, że na tym polega prawdziwa pokora. Ale taka trwoga nie jest pokorą, ale bardzo niebezpieczną pokusą.
Prawdziwa pokora, mówi święta Teresa, nie popada w zamieszanie, choć dusza jasno swoją złość uznaje. Smuci się bez wątpienia tym, że Boga obraziła, ale zarazem rozszerza serce nadzieją miłosierdzia Pańskiego. I tak światłem pokory oświecona dusza i wstydzi się samej siebie i zarazem wysławia Boga, iż tak długo ją znosił. Przeciwnie, ta pokora, która jest odczarta, nie daje duszy żadnego światła ku dobremu. Bóg w oczach takiej duszy przedstawia się jakby tyran srogi, wszystko ogniem i mieczem tępiący. Jest to jedna z najbardziej chytrych zdrad czartowskich, jakie znam. Taką więc pokusę, rzecz jasna, stanowczo należy odrzucać, bo smutek tego rodzaju nie jest święty, ale raczej bardzo nieświęty i zgubny, skoro sprawcą jego jest ten, którego Pan w Ewangelii zowie mężobójcą od początku. I to także jest święty smutek, kiedy bolejemy nad srogim prześladowaniem, jakie Kościół cierpi. Cierpienia Kościoła są przedłużeniem męki Chrystusowej, podobnie jak działanie Kościoła jest przedłużeniem dzieła odkupienia Chrystusowego. Kto może sercem obojętnym patrzeć na to, jak Matkę Jego, Kościół Święty, prześladują, lżą, łupią i pętają? W tym nie ma prawdziwej miłości ani Boga, ani bliźniego. Ten nie jest godzien zwać się synem świętego katolickiego Kościoła. Niepewność także końca tego życia śmiertelnego, które dopóki trwa, żaden nie wie, azali jest miłości czy nienawiści godzien. Słuszny daje powód do smutku każdej duszy prawdziwie pobożnej. Taka dusza smuci się, że nie jest jej jeszcze dane miłować dobro najwyższe doskonałą miłością, bo miłość w niebie dopiero będzie doskonała. Tęskni do Ojczyzny Niebieskiej i wzdycha, że przedłuża się wygnanie jej na tej ziemi. Tak tęsknił i wzdychał święty Paweł, gdy wołał: mnie żyć jest Chrystus, a umrzeć zysk. Pragnienie mając rozwiązanym być i być z Chrystusem. Albowiem kocham się wespół z zakonem Bożym według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inszy zakon w członkach moich, sprzeciwiający się zakonowi umysłu mojego i biorący mnie w niewolę, w zakonie grzechu, który jest w członkach moich. Nieszczęsny ja człowiek, kto mnie wybawi z ciała tej śmierci. Łaska Boża przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Podobnie żalili się i inni święci, ale smutkowi ich towarzyszył zawsze ten pokój wewnętrzny, który jest nieomylnym znakiem pełnego zdania się na wolę Bożą. Na koniec i ten smutek jest święty, który się rodzi ze współczucia w nieszczęściu bliźniego. Weselcie się z weselącymi, płaczcie z płaczącymi, mówi apostoł. Jak płakał Jeremiasz nad nędzą ludu swego, tak płakał Pan Jezus nad grobem Łazarza i nad nieszczęsnym miastem Jeruzalem. Tak litować się i ty powinieneś nad bliźnim twoim, szczególnie gdy widzisz, że idzie drogą zatracenia. Westchnienie serca. Prawdziwie twardsze nad skałę miałbym serce, gdybym ciebie, Panie Jezu, nie miłował. Wszak i zwykłemu człowiekowi należałaby się ode mnie wdzięczność, gdyby karę, jaką, choćby tylko małą, wspaniałomyślnie za mnie poniósł lub zapłacił. Lecz Ty, Słowo wcielone, miłością swoją wszelką miłość ludzką przewyższasz,
O, dziwna nad wszelki wyraz tajemnico. Syn Boży, dla mnie smuci się smutkiem najgłębszym i za mnie idzie na śmierć najsroższą. Przez nieskończone zasługi tego smutku spraw, o Jezu najsłodszy, by odtąd wszelkie rzeczy ziemskie obróciły mi się w przykrość i utrapienie, a iżbym już innego wesela nie miał, tylko w miłości Twojej. O Matko Najświętsza, wyjednaj mi przyczyną swoją tę łaskę u Syna Twego. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć niech mi przyniesie życie wieczne. Niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Wysłuchane rozmyślania pochodzą z dzieła O miłości ukrzyżowanego Zbawiciela, autorstwa ojca Klemensa. Książkę audiobook oraz pozostałe dzieła duchowości chrześcijańskiej nabędziesz na stronie najejgłowie.pl.